siostry i bracia, bardzo serdecznie Was witam na naszym kolejnym spotkaniu przy Janie od Krzyża. Analizujemy Jego życie, ale przede wszystkim duchową wędrówkę i odkrywamy prawa tejże wędrówki do zjednoczenia z Bogiem. Jesteśmy obecnie w Grenadzie. Miasto jest niezwykle ważne w życiu Jana. Jan zostaje tutaj przeorem klasztoru męczenników Los Martires od 1582 roku. Powiedzieliśmy, że ten klasztor jest położony na takim wzgórzu. Trzeba dodać, że to jest niezwykle piękne miejsce. Stamtąd roztacza się widok na to najwyższe pasmo Półwyspu Iberyjskiego, Sierra Nevada. Z drugiej strony można zobaczyć pałac muzułmański Alhambra ze złoconymi murami, orientalnymi ogrodami. W dole z kolei rozciąga się całe miasto z wieżami kościołów, zwijącymi się uliczkami. I w takiej scenerii został umiejscowiony ten klasztor karmelitów, gdzie Jan jest przeorem. Ale z drugiej strony jest to miejsce bardzo surowe. Jest to miejsce wyschnięte, pozbawione wody. Ciągle brakuje tej wody. Budynki też są w bardzo takim mizernym stanie. I kiedy Jan przybywa do tegoż klasztoru, okazuje się, że zakasa rękawy i będzie niezwykle takim dobrym organizatorem także prac budowlanych. Ten człowiek, który jest mistrzem życia duchowego, po prostu zabierze się do remontów. Zaprosi swojego brata, Franciszka, który przybywa do niego z dalekiej Kastylii i zaczyna mu pomagać. Głównym celem tych wszystkich remontów jest przede wszystkim doprowadzenie wody do klasztoru. Jan uzyskuje takie pozwolenie od władz miasta i zaczyna budować akwedukt. Oczywiście nie sam, ale sam bardzo dużo wkłada swojej mądrości, umiejętności w zaprojektowanie tego akweduktu, który ma długość aż 70 metrów. Wysoki jest gdzieś od 2 do 5 metrów, wsparty na 11 filarach. I ta budowla niezwykła, ona przetrwała aż do naszych czasów. Jan prowadzi także inne prace remontowe, na przykład powstaje bardzo piękny wirydarz, to znaczy ogród wewnątrz murów klasztornych. Mówi się, że to jest najpiękniejszy wirydarz karmelitański w Hiszpanii. Według jednego z kronikarzy zakonu karmelitańskiego, czytamy, wydawało się, że ten dom był jego dzieckiem, bardziej niż jakikolwiek inny, zarówno w tym, co duchowe, jak i w tym, co doczesne, tym najbardziej ukochanym, najdłużej zamieszkiwanym. I choć ten dom nie cieszy się z posiadania jego doczesnych szczątków, to jednak jest skarbnikiem jego ducha. Koniec cytatu. Tak, ten dom jest skarbnikiem jego ducha, bo o wiele ważniejszy niż ten budynek materialny jest ten budynek duchowy, dzieło ducha, które Jan tworzy w Grenadzie. A okazuje się, że właśnie w tym mieście dojrzewa jego talent pisarski, dojrzewa jego głębia ducha, mądrości. Tutaj pisze, tutaj zajmuje się formacją karmelitanek w klasztorze, gdzie przełożoną jest matka Anna od Jezusa. W ubiegłym roku zostało przetłumaczone na język polski takie ogromne dzieło, biografia
ale poszerzona o różne takie bardzo ciekawe wątki, olbrzymia monografia na temat Jana od Krzyża na 1200 stron autorstwa José Vicente Rodrígueza. I teraz zacytuję kilka zdań z tejże książki, właściwie księgi. Pisze tak autor. Owa mieszczowska wena poety i pisarza, która miała już swoje niezwykłe przebłyski we wcześniejszych etapach jego życia, w Grenadzie osiąga swoje apogeum i wyda owoce najwyższej próby. Grenada to skryptorium świętego Jana od Krzyża. Tutaj powstają jego cztery wielkie dzieła pisane prozą, a także kilka poematów, listów oraz inne dokumenty. Odczuwa silną potrzebę przelania na papier tego, co nosi w sobie, a także ma świadomość, że nie do końca to on jest źródłem tego, co chce przekazać. Grenada jest dla Jana pisarza tym, czym Toledo było dla Jana poety. Koniec cytatu. Rzeczywiście w Grenadzie powstają najważniejsze pisma. Tutaj Jan kończy redakcję pierwszego komentarza do Pieśni Duchowej. Dedykuje ten komentarz matce Annie od Jezusa, przełożonej karmelitanek. Tutaj także kontynuuje redakcję Drogi na Górę Karmel oraz Nocy Ciemnej. I tutaj też pisze cudowny traktat Żywy Płomień Miłości, który dedykuje Annie de Penaloza, tej, która przygarnęła karmelitanki w Grenadzie i ta, która stała się duchową córką Jana od Krzyża. W tych dziełach odsłania całe bogactwo swojego ducha, przekazuje najważniejsze elementy tej doktryny duchowej. Dusza to jest jakby taka twierdza wewnętrzna, miasto zbudowane na solidnych fundamentach. Tak jak dla Teresy od Jezusa takim miastem wzorcowym, symbolicznym była Awila, tak dla Jana jest nim Grenada. Tutaj dopływa do niego ta woda żywa Ducha Świętego. Tym akweduktem, który on postawił poprzednimi latami, poprzez sposób swojego życia. Bo człowiek buduje ten akwedukt i dopiero wtedy, kiedy on jest zbudowany, woda Ducha Świętego może dopłynąć do jego wnętrza. Zresztą takiego obrazu używał i sam Jezus. W Ewangelii świętego Jana czytamy: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A do Samarytanki powiedział: kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Koniec cytatu, bardzo znanego z Ewangelii. Tak, przejście przez tą noc zmysłów to jest jakby dokończenie akweduktu, przez który teraz woda Ducha Świętego będzie obficie dopływać do duszy. Dusza stanie się jakby gąbką, która chłonie tą wodę, wodę nadprzyrodzoną, i potem tą wodę, którą sama żyje, tą wodę będzie mogła także dać innym. Zauważcie, ci, którzy czytali może Teresę od Jezusa, Jana od Krzyża, że to jest bardzo podobny obraz do tego, który stosuje Teresa w Księdze Życia, kiedy opisuje cztery sposoby czerpania wody. I to jej służy do opisu modlitwy. Mianowicie pierwszy sposób to wtedy, kiedy człowiek wyciąga tą wodę
ze studni wiadrami i przenosi na pole, żeby podlać tą suchą glebę. I to jest obraz tej modlitwy początkujących. Ludzie muszą się namęczyć, nieraz przedstawiają te różne prośby, są aktywni, jeszcze to, jeszcze tamto i modlą się. I to jest pierwszy jakby sposób czerpania tej wody. Ale wiemy, że tymi wiadrami no nie za dużo można podlać to pole. Drugi sposób jest już o wiele bardziej skuteczny, przy pomocy tak zwanej nori. To znaczy, to jest takie obracające się koło, a na tym kole umieszczone są różne naczynia, wiele tych naczyń, i to koło się tak obraca, tak jakby młyńskie koło, czerpie wodę i potem rozprowadza po dosyć dużym obszarze. I tu człowiek o wiele mniej się namęczy. Ale jest ciągle jeszcze ten mechanizm ludzki. Trzeci sposób to kiedy człowiek doprowadzi wodę ze strumienia. On przez jakiś czas musiał, powiedzmy, wydrążyć jakiś korytarz, ale potem już woda sama spływa z tym strumieniem na to pole i permanentnie go użyźnia. Ale najlepszy sposób jest taki, kiedy Bóg sam spuszcza deszcz i wtedy człowiek właściwie tylko otrzymuje od Boga tą wodę życia i to jest już ten ostatni stopień, kiedy właściwie wszystko otrzymujemy od Boga. Jeżeli byśmy teraz chcieli połączyć te obrazy tego akweduktu i te obrazy przedstawione przez Teresę, to trzeba by powiedzieć, że ten akwedukt odpowiada tej trzeciej drodze podlewania. To znaczy, kiedy człowiek sprowadza wodę ze strumienia. I to doprowadzenie tej wody ze strumienia wymaga tego akweduktu i potem już ta woda sama spływa. Niezwykle ważny i piękny obraz. Dlaczego? Ponieważ on nam mówi, że człowiek musi wykonać jakąś pracę. Zanim Duch Święty rzeczywiście ogarnie nas, to człowiek musi zbudować takie filary tego akweduktu. I mówiliśmy przed tygodniem, że tymi filarami w sferze ducha to są rozum, wola i pamięć. To są te drogi, którymi człowiek przechodzi przez tą noc zmysłów, a Duch Święty w pewnym momencie zaczyna to użyśniać. I teraz wróćmy do tej władzy pierwszej, o której już zapowiadaliśmy w poprzedniej katechezie, to znaczy do rozumu. Rozum jest niezwykle ważny w życiu ludzkim, w życiu także duchowym. W życiu duchowym rozum zostaje udoskonalony przez dar mądrości. Dar mądrości jest to dar Ducha Świętego. Człowiek, który używa rozumu, nie tylko do tego, żeby się dobrze poruszać w tym świecie, żeby poznawać te rzeczywistości biologiczne, techniczne, informatyczne, ale także, żeby poznawać Boga, żeby poznawać prawdy duchowe. Rozum odgrywa tu niezwykle ważną rolę, ale musi być teraz ubogacony mądrością Ducha Świętego. I wtedy człowiek rzeczywiście dochodzi do takiego pełnego poznania. Można tu jako przykład podać trzech mędrców. Mądrzy władcy, którzy przyszli do Jezusa. Oni mieli wielką wiedzę astronomiczną. Oni wpatrywali się w niebo.
Oni poznawali jakieś nowe zjawiska, może odkrywali nowe planety, gwiazdy i także pewnego dnia, czy bardziej pewnej nocy, odkryli jakąś nową gwiazdę i można by było na tym poprzestać. Ale oni zostali ubogaceni mądrością z wysoka, że ta gwiazda zapowiada przyjście Zbawiciela. A zatem jest jakiś głębszy sens w odkryciu tej gwiazdy. Zaczynają iść za nią, dochodzą do samego Boga. I to jest właśnie owoc kontemplacji w przypadku każdego człowieka. My poznajemy tego Boga, ale właściwie dochodzimy do Niego prowadzeni bardziej przez mądrość boską niż ludzką. Noc zmysłów to jest wtedy, kiedy ta nasza modlitwa opiera się już nie na naszych rozumowaniach, tylko na takim otwarciu się na Boga, na prostym spojrzeniu na Boga i wtedy człowiek dochodzi do głębszej mądrości. Nazywa się to mądrością miłości. Posłuchajmy fragmentu z Jana od Krzyża z traktatu Noc Ciemna. Cytuję. Wiedza ta, jak mówi święty Tomasz, udziela się duszy przez miłość. Ponieważ wiedzę tę osiągają nie władze duszy, lecz Duch Święty wlewa ją i rozrządza w duszy, jak to mówi oblubienica w Pieśni nad Pieśniami, i dusza sama nie może zrozumieć, jak to się dzieje, przeto określa się ją tu jako tajemniczą. Mistrz pouczający duszę znajduje się substancjalnie w jej wnętrzu. Mądrość ta jest bardzo prosta, ogólna i duchowa. Nie udziela się rozumowi spowita czy ukryta w jakiejś formie czy obrazie uchwytnym przez zmysły. Koniec cytatu. Ta mądrość jest taka prosta, ogólna i duchowa. Człowiek ma jakieś głębsze spojrzenie w świat nadprzyrodzony. Mówiliśmy przed tygodniem, że człowiek ma takie dwie opcje. Albo nie używa rozumu, albo tego rozumu używa do poznania tylko tej rzeczywistości jednowymiarowej, doczesnej. Człowiek dzisiejszy jakby stracił smak tej wiedzy miłości, tej mądrości, która nie jest jednowymiarowa, tylko jest wielowymiarowa, a zwłaszcza sięga w głąb, w świat nadprzyrodzony. Jak mówić o takiej mądrości miłości człowiekowi współczesnemu, skoro właściwie utraciliśmy zdolność zdobywania takiej mądrości? Bo zauważcie, że w poprzednich wiekach była nawet taka instytucja mędrca. Byli mądrzy ludzie, którzy mieli jakiś głębszy wgląd. Byli to i ludzie mądrzy intelektualnie, ale też mieli jakieś doświadczenie życiowe, a przede wszystkim jakieś boskie spojrzenie na niektóre sprawy. Ludzie przychodzili do nich, radzili się, bo wiedzieli, że oni mają jakąś głębszą wiedzę. Tak samo jak w prawosławiu istnieje instytucja starca. Dzisiaj właściwie nie ma mędrców, nie ma starców. Nawet to słowo mędrzec w ogóle wyparowało z naszego języka. Nawet czasem ma taki pejoratywny wymiar. Może jeszcze zostało w tych mędrcach ze wschodu. Ale gdzie są ludzie mądrzy taką mądrością? Takim mędrcem, takim człowiekiem o głębokiej mądrości był Jan od Krzyża. Ale nie tylko. Jeszcze niedawno także u nas w Polsce było całkiem sporo takich ludzi, no
Chociażby wystarczy tu wspomnieć wspaniałych kapłanów jak ksiądz Władysław Korniłowicz czy Aleksander Fedorowicz, ojciec Jacek Woroniecki, ksiądz Jan Zieja. To byli ludzie duchowi, mądrzy, bardzo też intelektualni. Ale nie tylko duchowni, okazuje się, że także świeccy. No, przewołajmy chociażby Kondusię z Siwcówki, albo Jana Tyranowskiego, Krystynę Osińską, Jerzego Turowicza, Jana Nowaka Jeziorańskiego. To byli ludzie, którzy nie tylko mieli wielką wiedzę, ale mieli mądrość. Obdarzeni byli mądrością nadprzyrodzoną. Gdzie dzisiaj są ci ludzie podobnego pokroju? Dlatego dzisiaj może za bardzo pozostaliśmy tylko w tej sferze jednowymiarowej. Jako przykład prosty można podać, no chociażby, gdzie jest taka formacja w zakonach, w seminariach? Dlaczego dzisiaj osoby konsekrowane zamiast iść do mędrca, idą na terapię psychologiczną? Z całym szacunkiem dla psychologii, dla psychologów. Ale psychologia, wiemy, że rozgrywa się na tym obszarze przyrodzonym, naturalnym. No to jaką mądrość może uzyskać osoba konsekrowana, poddając się tylko jednowymiarowej terapii? To wszystko jest mądrość ludzka, a nam chodzi o mądrość boską, mądrość miłości. To mądrość miłości zdobywa się przede wszystkim na modlitwie kontemplacyjnej, w chwilach modlitwy wewnętrznej, kiedy człowiek otwiera się na działanie Boże, ale też poprzez studium człowiek zgłębia prawdy. Praca intelektualna jest częścią życia duchowego. Ta modlitwa kontemplacyjna nie rozkwitnie bez tego podłoża intelektualnego. Dlaczego dzisiaj właściwie praktycznie znikła inteligencja katolicka? A jeżeli nie zwraca się uwagi na formację intelektualną, no to wtedy przychodzą różne pomysły, no nieraz bardzo dziwne, chociażby właśnie idziemy w stronę obrzędowości, tylko kultu, tylko właśnie takich napędzania nieraz i uczuć, wielkich hucznych wydarzeń, jak to mówią BMW, bliżej, mocniej, więcej, żeby przeżyć. A gdzie jest praca intelektualna, taka mrówcza, taka praca, która rozwija nasz rozum? Zauważcie, że dzisiaj nie ma prawie w ogóle debat teologicznych. Że niemal każda bardziej jakaś odważna refleksja teologiczna od razu jest marginalizowana. Człowiek, który przemyślał, coś przemodlił po wielu latach, z tym się jakoś podzielił. No weźmy chociażby współczesnego naszego, jednego z największych teologów, ksiądz Wacław Hryniewicz. To okazuje się, że przez ludzi zostaje taki człowiek nieraz stygmatyzowany jako laksysta, liberał, progresista. Nie. Formacja intelektualna, debata teologiczna, używanie rozumu to jest podstawa kontemplacji, życia duchowego. Jan od Krzyża kochał debaty teologiczne. Nie tylko, że studiował w Salamance, ale jest zapisane, że on szukał ludzi, którzy mieli jakieś jasne spojrzenie, pogłębioną refleksję teologiczną. I też był marginalizowany.
nie tylko w Toledo. Zobaczymy jeszcze, jak pod koniec życia bardzo był napiętnowany w swoim zakonie. I właściwie tak jest do dziś. Człowiek, który pracuje intelektualnie w dziedzinie życia duchowego, to jest jakaś wielka rzadkość. Rozum. Rozum ubogacony darami Ducha Świętego. To jest filar. Filar, przez który dopływa woda życia. Siostry i bracia, nie chodzi o to, żebyśmy się teraz nagle mianowali, że jesteśmy mędrcami czy starcami. Nie, nie. Daleko nam do tego. Ale z tej dzisiejszej katechezy wyciągnijmy jeden wniosek. Że praca intelektualna jest istotną, konieczną częścią życia duchowego. Że studium, czytanie, wymiana poglądów, dyskusje, to prawdziwe życie duchowe. Równocześnie ma to być oczywiście połączone zawsze z modlitwą, modlitwą wewnętrzną, kontemplacyjną, z poddaniem się woli Bożej, otwarciem się na Jego działanie. Nieraz człowiek nic nie rozumie, ale zgłębia, ale nie odchodzi. Bóg przeprowadza swoje dzieło wobec tych, którzy rzeczywiście budują ten filar intelektualny swojego życia duchowego. I niech to będzie ten podstawowy, najważniejszy wniosek z tej dzisiejszej katechezy. A na koniec wejdziemy w modlitwę słowami Pisma Świętego z Księgi Mądrości. Bo przecież ta mądrość jest już wychwalana, przyzywana w Piśmie Świętym i to nawet w Starym Testamencie. W rozdziale 9 Księgi Mądrości czytamy tak. Przeczytajmy te słowa i kiedy one już wybrzmią, pozostajmy z nimi w ciszy. Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem, i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały. By władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował. Dajże mi mądrość, co dzieli tron z Tobą i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci, bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie, za nic będzie poczytany. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko. Będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i uszczerze mnie dzięki swej chwale. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości i nie zesłał z wysoka świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne i wybawiła ich.